This is Radio Freedom. Słuchacie Radio Underground. This is Radio Freedom. Dobry wieczór. Kolejny odcinek jednego z dziesięciu. Prosta sprawa. Ja pytam, uczestnicy odpowiadają i założę się, że znają pierwsze pytania. Chciałbym żyć, aby nigdy nie stało się nic. Nie było zła, nie było tego, co dzieli nas. Chciałbym być zawsze silny, do przodu wciąż iść. Cały czas mam wiarę i wolny jak tak. I chociaż na Cześć, witam w kolejnym odcinku kultowego już programu pod tytułem 1 z 10, pannik przy mikrofonie. Dziś moim gościem jest muzyk, przy którego piosenkach straciłem muzyczne dziewictwo, którego pierwsza płyta znalazła się w moim muzycznym elementarzu, w spisie lektur obowiązkowych. Człowiek, który nie ugiął karku przed komunistycznym systemem i odważnie kroczył pod prąd, wierny swym ideom. Panie i panowie, ladies and gentlemen, mam przyjemność przedstawić wam Paweł Guma Gumola, lider legendarnej formacji Moskwa. Witam cię, Pawle, jak się masz? Witam serdecznie, no, jestem wzruszony po tej wypowiedzi, niewątpliwie. Gacie mi spadły. No, tak jak wspomniałem, jesteś naprawdę, znalazłeś się na czele mojego elementarza lektur obowiązkowych z grupą Moskwą. To było coś niesamowitego, namieszaliście mi w głowie takiemu młodemu gówniarzowi totalnie. To było rozpierducha niesamowita. Dziękuję ci za to. No kurczę, no, miło mi strasznie. Naprawdę nie wiedziałem, że aż taki wstęp, wiesz, przygotujesz, ale no, bardzo mi miło z tego powodu. No, dziękuję bardzo za takie wprowadzenie. Wkrótce koncert Moskwy w Londynie. Czy to pierwsza wasza wizyta na Wyspach? Tak, jako Moskwy tak. Pierwszy raz będziemy grali koncert jako Moskwa w Anglii. Natomiast mieliśmy już kiedyś występować. Pech taki zaistniał, że spóźniliśmy się wtedy na samolot i nie zagraliśmy tego koncertu, chociaż taki koncert był przygotowany. Więc może tak jest, że mieliśmy dopiero w lutym się pojawić 2020. Jak przebiegają przygotowania do koncertu? Jakiego seta usłyszymy? Co przygotowaliście dla nas? Będziemy grali po prostu naszego seta, który będzie, że tak powiem, złożony z piosenek
całego naszego, że tak powiem, życiorysu moskiewskiego, czyli począwszy od tych najstarszych do najnowszych. Ułożymy to tak, żeby każdy usłyszał, co pamięta, a jednocześnie coś, co fajnie by było, jakby poznał nowego, chociażby utwory z ostatniej, najnowszej płyty. Mm-hmm. Stworzyłeś kapelę uznaną w środowisku undergroundu za jedną z ważniejszych na naszej rodzinnej scenie. Graliście najszybciej, świetne teksty, super przekaz, kontrowersyjna nazwa oraz wyrazisty image. Jednak poznałem ludzi, tak ci szczerze powiem, którzy twierdzą, że wasz wygląd był bardzo taki troszeczkę przesłodzony, taki landrynkowy i niewiele miał wspólnego z punkiem, a raczej ze studenckim rock'n'rollem. Jak się teraz do tego odniesiesz? No nie, wiesz, nigdy nie byłem znawcą mody, więc nie wiem, jak się do tego odnieść. Po prostu myślę, że to, jak wyglądaliśmy w latach 80., to chyba nie był na pewno stereotypowy wygląd punkowca z irokezem na głowie. Mieliśmy długie włosy, co było trochę może inne dla świata punkowego. I najczęściej to porównywali byliśmy do kapel metalowych nierzadko, natomiast graliśmy punkrocka. Wiesz, wydaje mi się, że najważniejsza była dla nas przede wszystkim wolność i to się wyrażało nie tylko w wyglądzie, ale i w muzyce, i w tekstach, i w stylu życia. Natomiast, wiesz, jakby hasło punk było dla nas czymś bardziej takim właśnie wyzwalającym pewną ekspresję i pewien styl myślenia, pewien styl życia.
życia, pewien styl interakcji ze światem, który nas otacza, czyli w tej gierce komputerowej, w której tam się wszyscy znajdujemy, i to było dla nas, wiesz, też fajną zabawą, więc też nie na pewno luźno do tego podchodziliśmy. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli landrynkowi, ale podobaliśmy się dziewczynom. I to najważniejsze, dokładnie, po to przecież gramy na tych gitarach i śpiewamy te piosenki, żeby dziewczyny szalały. Jak... No, tak? Coś w tym jest, co mówi. Tak, Pawle, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Co było przed Moskwą? Przed Moskwą to była, wiesz, jakby fascynacja muzyką. Ja w ogóle zacząłem edukację muzyczną od Beatlesów. Ponieważ tak, pierwszą taką przygodę z muzyką miałem na tej zasadzie, że musiałem, wiesz, kupić fajny prezent mojej sympatii ze szkoły podstawowej i ona kochała Beatlesów i wtedy się ukazała na rynku taka podwójna epka Beatlesów, czyli dwa singielki wyprodukowane przez Stone Press. Ja poszedłem szybko do sklepu, kupiłem, bo to się akurat w Polsce pojawiło. I w ogóle tego nie słuchałem, tylko czekałem, aż będzie miała urodziny. No i wiesz, i potem pomyślałem sobie, że ponieważ jeszcze dwa miesiące jest do jej urodzin, a tą płytę ma w domu, więc z ciekawości posłucham, czego ona lubi, czego ona słucha. I puściłem sobie raz, drugi, trzeci, a potem już wszedłem naokoło, na okrągło i musiałem pójść, zdarłem te płyty, wiesz, do tak, po prostu ile się da, i musiałem pójść do sklepu kupić nowe, drugie, żeby jej dać nówki, a tamte sobie zostawiłem, więc historia zaczęła się u mnie po prostu Beatlemania, to była szkoła podstawowa. Mhm. No i potem dostałem płytę Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. I wiesz, i też słuchałem, potem zacząłem wszystkie płyty Beatlesów słuchać. No i tak się zaczęła w ogóle moja historia z muzyką. No potem się oczywiście pojawiło, jakby dojrzałość muzyczna się pojawiła, czyli pojawiło się AC/DC. Tak. Pojawiło się Deep Purple, Led Zeppelin, pojawił się Pink Floyd, Black Sabbath, Uriah Heep, no wszystkie możliwe, potem Police, potem Genesis, potem wszystkie inne, to co było dostępne w radiu, wiesz, a potem się pojawił punk rock. Tak. No i to jest historia, którą wielu przychodziło w Polsce, że tak powiem, edukowało się w tych kapelach i wiesz, i to najciekawsze, że ja słuchałem Pink Floydów, mogłem słuchać Pink Floydów, a potem brałem gitarę i grałem hardcora. I sam się dziwiłem, dlaczego to w ogóle coś takiego następuje, no ale widzisz, ta edukacja muzyczna u każdego jest inna, no ale trzeba przypomnieć, że my żyliśmy, dorastaliśmy w czasach komuny i podejrzewam, że ten hardcore i punk po prostu to było takie silne odreagowanie, wiesz, na stłumioną rzeczywistość, więc tutaj tak się ukierunkowało mnie ta muzyka, ale początki to był The Beatles, tak jak powiedział Lenny, to była najlepsza kapela wszechczasów. No dla was tak, dla mnie nie. Moim początkiem, ja ci powiem w skrócie, jak mój początek wyglądał. Kiedyś pojechałem do księgarni, matka mi wysłała, żebym pojechał sobie książkę kupić do szkoły. I był sklep Stone Pressu i przed tym sklepem była przepotężna kolejka. Ja próbowałem zobaczyć, co tam się dzieje, no niewiele było widać, było zasłonięte, ale dowiedziałem się od którejś osoby, że sprzedają, przywieźli płyty właśnie i za chwilę będą sprzedawać płyty Lady Punk. Ja wtedy byłem młodym szczeniakiem, jakimś 11-12 lat i Lady Punk to był dla mnie punk rock wtedy. I stanąłem w tej kolejce. Aha. Tak, wtedy stanąłem w kolejce, zamiast książki kupiłem tą płytę. Bardzo, bardzo się podnieciłem tą płytą, jako taki, wiesz, niedoświadczony jeszcze gówniarz, nieobyty. A później po raz kolejny pojechałem, to już nie pamiętam po jakim czasie, ale po jakimś czasie pojechałem ponownie do tej samej księgarni kupić atlas geograficzny. I ponownie kolejka. Stoję w tej kolejce za płytą. Okazuje się, że tym razem rzucili płyty Moskwy. Kupiłem sobie tą płytę Moskwy z tą czerwoną gwiazdą. Przyjechałem do domu i tak mi zostało do dzisiaj. I mówię, kurde, to jest jednak ten punk rock. I to było to. We'll be right back.
bo jak osiągnął was, ukoił sił, wykończył wszystkie czas. I nowe kasła zawadą wami, za taką cenę będziecie kurwami. Mówicie tak, bo to ich rozkaz, trzeba się ja tak idę. Polska, nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie stylam się jak wy, nigdy nie będę kukuł, nigdy nie zawadą mną nowe kasła. Gdybym był taki sam, tak jak wy, nie ma tu nic, oh yeah! Stary gry, bo jak wyciągnął was, układu sił, wykończył wszystkich z was. I nowe kasła zapłatą wami, za taką cenę będziecie kurwami. Mówicie tak, bo to ich rozkaz, trzeba się ja, tak nie Polska, nigdy! Nie powiem tak jak wy, nigdy! Nie tyle się jak wy, nigdy! Nie będę kukuł, nigdy! Nie zawadą mną nowe kasła! Ja patrzę, nigdy! Nigdy! No ja też powiem ci, że ja pamiętam jak płytę Moskwy pierwszy raz zobaczyłem w sklepie w Łodzi. To też było dla mnie wydarzenie na pewno. Płyta nie była długo, bo wtedy ten towar, że tak powiem, był szybko wykupywany. Tak. Ale no ja na twoim miejscu stanąłbym raczej w kolejce po płytę oddziału zamkniętego. Też miałem, też stałem. Też po kolei wszystkie płyty później kupowałem. Jednak no to był ten początek, prawda? Moskwa należy, Moskwa, Deserter, Kult. To są te grupy, na których zdobywałem doświadczenie, uczyłem się słuchać. To był dla mnie właśnie ten elementarz, o którym mówiłem. I ty się zaliczasz do grona tych osób, które mi to przedstawiły w taki sposób, który bardzo adorowałem, który mi imponował. Wasz wygląd, wasze teksty, muzyka, szybkość, to w ogóle wszystko, co się działo, ja byłem zafascynowany. Wszędzie, gdzie miałem możliwość, to miałem napisane Moskwa na plecach, na spodniach, na plecaku, na zeszycie, na książce. Wszędzie była Moskwa. To było szaleństwo. Tak jak dzisiaj mają dzieciaki, nie wiem, Justin Bieber, to ja miałem Moskwa. Już wiem, czemu, czemu do mnie dzwonisz. Tak, tak. Dlatego tak cię prosiłem, nalegałem na to spotkanie. Dziękuję ci z całego serca, że przyjąłeś zaproszenie. Aha, no bardzo miło mi. Gadajmy dalej w takim razie. Tak, bywałeś w Jarocinie dosyć często. Co wspominasz z tych pierwszych Jarocinów, przed tymi przemianami? Czym był dla ciebie ten Jarocin? Dla młodego Pawła, pankowca z Łodzi. No to było, wiesz, na pewno coś takiego jak na pewno wielka przygoda, ponieważ ja pierwszy raz w Jarocinie grałem w 1982 roku zespołem Detonator. Mhm. I to jeszcze było przed Moskwą. To był twój pierwszy skład? Tylko... Pierwszy zespół? Tak, to był, tak, ale ja tam byłem gitarzystą. Mhm. Ja tam byłem tylko gitarzystą i śpiewałem jeden utwór w całym repertuarze. No i to było pierwsze przeżycie. Ja tam miałem wtedy chyba 82 rok. To ja miałem chyba 16 lat. 17 może. Szybko zaczęłeś. No i wiesz, i to wszystko mi się przede wszystkim wydawało większe, bo to wtedy koncerty odbywały się jeszcze w amfiteatrze, który był, a nie na stadionie. I wszystko mi się wydawało takie wielkie, wiesz, no pierwszy raz zetknięcie się z takimi wielkimi, mocnymi przodami, czyli aparaturą nagłaśniającą. I przede wszystkim tyle zespołów, które się okazało, że w Polsce grają i były to bardzo ciekawe zespoły. No, 84 rok to był pierwszy raz debiut Moskwy na scenie Jarocina i wtedy już troszeczkę jakby byłem
bardziej taki już może zindywidualizowanym muzykiem w porównaniu do Detonatora, dlatego że jakby moja świadomość muzyczna już bardziej wiedziała, czego chcę. No i nadal to było takie, wiesz, jechanie na fascynacji w ogóle punk rockiem i na energii punk rocka. I wtedy to jeszcze, wiesz, no, wszystko mnie, że tak powiem, no, było dla mnie nowe i załogi punkowe, które tam no, licznie przyjeżdżały do Jarocina i właśnie tak jak mówiłeś, pisy na kurtkach różnych zespołów. Wtedy tak naprawdę wszyscy poznawali tego punk rocka i to była dla nas wtedy nowość, chociaż na zachodzie ten punk rock to już nie był taki młody. No i to był, jak się okazało, początek tej drogi muzycznej, którą w sumie jakoś aktywnie podążam do dzisiaj. Jak ta subkultura w Łodzi wtedy wyglądała? Czy były już jakieś załogi, czy wyście to wszystko rozkręcali dopiero z Moskwą, czy oni podążali za wami? Jak to wyglądało? Wiesz co, załoga taka punkowa się okazało była w Łodzi. I to taka właśnie bardzo kolorowa. Może to była taka nawet wizytówka Łodzi, tak mi się wydaje, bo u nas ta załoga, tak jak ja ich zobaczyłem, to była bardzo kolorowo ubrana, spodnie, jakieś, wiesz, w kratę, kolory, czarno, czerwono, czarne, kurtki, jakieś, wiesz. Nie wiem, co to jest, takie ciuchy tam tylko tak brali, włosy zrobione, wiesz, na styl w ogóle jakichś kolców, stojących włosów, kolorowych również i na tle tego czarno-biało-szarego tłumu ludzi. Wyglądali wręcz bajkowo. Także Moskwa pojawiła się w Łodzi w 1984 roku już, że tak powiem, no dla miała publiczność. Okazało się, że ta załoga punkowa była, słuchała utworów, wiesz, które pojawiały się na płytach prowadzanych z zachodu jakimiś drogami przyjacielsko-rodzinnymi. Także tutaj nie byliśmy pierwsi na pewno na scenie punkowej, bo jeszcze były przecież przed nami zespoły łódzkie, Rezerwowa Armia Pracy, był taki zespół w skrócie RAP, był Boguś Michalonek z zespołem Enola Gay. No i, że tak powiem, to się działo tak jak i w innych miastach się okazało. Także Moskwa wyszła już na grunt, gdzie miała słuchaczy. Przygotowany grunt. Kochać, kochać chcesz.
A kto był wtedy dla ciebie wzorem, bo Moskwa grała bardzo szybko, takiej muzyki nikt nie grał, takiego tempa, takie teksty też mieliście bardzo i kontrowersyjne, i oryginalne. Kto był dla ciebie przykładem, wzorem? Kogo naśladowałeś? Czy to był tylko twój styl taki? Nie, myślę gdzieś to, że my żeśmy słuchali różnej muzyki, naprawdę słuchaliśmy metalu, różnych kapel metalowych, począwszy od Metallica, poprzez Slayera, Destruction, chociażby potem Motorhead oczywiście, ale przede wszystkim jakby druga strona, taka chyba najważniejsza, to był GBH, oczywiście Church, UK Stuff. I myślę, że w pewien sposób była taka fuzja tych dwóch gatunków muzycznych, które gdzieś tak się w Moskwie ujawniły. Przede wszystkim szybkie tempo i utwory oparte na takich, wiesz, punkowo-metalowych riffach. I to była chyba Moskwa pierwsza. Ten miks to był tak naprawdę takim hardcorem, bo w zasadzie hardcore jest takim miksem punk rocka i metalu. Tak. Tylko my wtedy nie traktowaliśmy tego świadomie, bo w zasadzie w jakimś procencie wtedy Agnostic Front też gdzieś się pojawił u nas, jakieś składanki amerykańskich kapel hardkorowych, ale to była znikoma ilość. Także głównie nasza, że tak powiem, nasza fascynacja to była przede wszystkim GBH i Disturbed, przynajmniej u mnie te dwie kapele, a może więcej nawet GBH. Natomiast wszystko to, jak mówiłem, się miksowało w pewien sposób z kapelami takimi, wiesz, które były trochę punkowo-metalowe, czyli na przykład Motorhead. I to na początku gdzieś tam było Moskwą na pewno. I odbiciem jeszcze naszego spojrzenia na tą muzykę. Tak mi się wydaje, to wygląda z perspektywy czasu. Ja po latach, tak po przemyśleniu, myślę, że według mnie oczywiście, to jest moje zdanie, bardziej Discharge i Motorhead wtedy w tej wczesnej Moskwie to było słychać. No pewnie tak, bo raczej to były takie bardziej chyba osadzone w tych realiach utwory. Natomiast myślę, może wygląd trochę pozostał metalowy nam w tamtych czasach. Tapirowane włosy, prawda? Ludzie się pytali, dlaczego my mamy długie włosy. Wyobraź sobie, że tamte czasy były dosyć ortodoksyjne, tak, jeżeli chodzi o ideologię. I albo byłeś swój, albo byłeś obcy. Natomiast myślę, że jednak jakby muzyka, którą graliśmy, jasno przedstawiała, wiesz, to, co mamy w głowach, i myślę, że pomimo to, że mieliśmy długie włosy, graliśmy punk rocka tak naprawdę, albo hardcore, lepiej powiedzieć, to nikt do nas nie miał żadnych wątów z tego powodu, wiesz, chyba że tam się zjawiały jakieś jednostki, które myślały, że nie wiadomo, kim jesteśmy i trzeba nam postawić na siłę włosy, wiesz, ale szybko im to wybijaliśmy z głowy. Tak. Także tak to wyglądało. Poruszyłeś temat właśnie miłości i nienawiści i ja tutaj staram się też z moimi gośćmi na ten temat rozmawiać, że najgorsze, co może artyście się przytrafić, to jest ignorancja, że najbardziej zależy nam, artystom, na tym, żeby albo nas lubić, albo nienawidzieć, bo jeżeli ktoś nas ignoruje, to znaczy, że nas olewa, nie słucha, nie zależy mu na tym. Mhm. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Wiesz, teraz ja wiem, że po prostu tak to jest w
tych wszystkich mediach i w ogóle w takiej przestrzeni, wiesz, w której człowiek istnieje, że utarło się takie powiedzenie, że lepiej czy ktoś cię kocha, czy ktoś cię nienawidzi, to nieważne, byle byś był. Za wszelką cenę musisz być i wiesz, i niech o tobie będzie słychać. I to często jest wykładnikiem wielu, wielu artystów, muzyków i tak dalej. Natomiast nic na siłę, my, że tak powiem, nie idziemy chyba w tą stronę, raczej za mało siebie promujemy, tak mi się wydaje, a powinniśmy bardziej, żeby coraz więcej ludzi, że tak powiem, słyszało o tym, że gramy, że jesteśmy, że nagrywamy, że jesteśmy aktywni. Także mi się wydaje, że to wszystko trzeba robić z odpowiednim jakby wyczuciem, bo takie, wiesz, bo to jest takie strasznie mainstreamowe, takie podejście disco-polowe, powiedziałbym, że nienawidzić to i to nie ma nic do życzenia, byleby o tobie wiedzieli, wiesz, są takie kapele. Tak. Często pod płaszczykiem punk rocka działają i to jest takie najczęściej, wiesz, słabe, no nie? Dokładnie. Że robią duże zamieszania. I to nie tylko punk rockowe, ale różne kapele, wiesz, które za bardzo sobą większej wartości nie przedstawiają, ale robią duże zamieszanie naokoło siebie. I to zawsze tak było, ale to nie tylko w muzyce, to i w polityce. Wszędzie. I również w biznesie różnym, w malarstwie, czy w filmie, w aktorstwie. To zawsze tak jest, no i to... Natomiast mi się wydaje, że tutaj jest najważniejsza muzyka, która przetrwa albo lata, albo chwilę. Nie wszystko, zgaszenie, wstyd, promienie, powietrza. Płonie wszystko, ludzie, kamienie, powietrza. Nie wszystko, zgaszenie, śmierć w terenie, powietrza. Wszędzie śmierć, mdłe rozmowy i nikt nie chce podnieść głowy. Powietrza. Moskwa, a szczególnie ty należeliście zawsze do tego grona artystów, którzy prowokowali, czy to nazwą właśnie Moskwa, która została, gdzie zostaliście zmuszeni do zmiany tej nazwy, swoim wyglądem, tekstami, muzyką, zawsze gdzieś tam prowokowaliście. Czy twoim zdaniem szkoła powinna mieć granice, bariery przy prowokacji, czy powinna być uwolniona od tego? Znaczy nie powinna mieć, wiesz, żadnych blokad ani granic, tylko powinna być, że tak powiem, dobrze oceniona, bo tutaj jest jakby dwie strony są, tego, który tworzy
i tego, który potem to odbiera. I wiesz, no ja uważam, że artysta ma prawo do tego nawet, żeby wyjść i zrobić gówno. I żeby mieli potem to gówno możliwość ludzie powąchać. To nie powinno być blokady żadnej w tym. Natomiast chodzi o to, żeby ta druga strona, która wącha, wiedziała, jakie zapachy chce wąchać. Była tego świadoma. Wiesz, no, była tego świadoma i o to chodzi. Bo jeżeli druga strona wie, że chce po prostu zamiast gówna, chce wąchać fajne zapachy, które dają im fajny lot, czyli na przykład jakieś, nie wiem, fajne zioło albo coś, które da im wolność, no to wiesz, to będzie wąchać zioło, no nie? A jak się nie zna, no to będzie wąchać, wiesz, kurczę, no to co, na czym muchy siadają, nie? I to tak. Dokładnie. Też publiczność musi być fajnie wyedukowana. Sztuka powinna prowokować, zmuszać do emocji, do reakcji. I teraz na przykład, jeżeli disco polo sprowokuje mnie do wymiotów, czy to już jest wtedy sztuka? Bo prowokuje. No na pewno jakiegoś rodzaju sztuką to jest, wiesz. Posiada to tę nuty, skalę i tak dalej. Natomiast dzisiaj czytałem gdzieś na Facebooku, ktoś napisał, że muzyka disco polo nie jest żadnym złem, ani inne takie rzeczy podobne nie są żadnym złem. Można by powiedzieć, że złem to jest promowanie tego jako najwyższej sztuki, a zaniedbywanie promowania naprawdę wartościowych rzeczy. Bo disco polo jest taką półką, która powinna być i którzy taką muzykę potrzebują. Natomiast właśnie nie może ona zastępować najwyższej kultury. Dokładnie. Czyli muzyki poważnej, malarstwa na najwyższym poziomie, czy też, wiesz, poezji, czy też undergroundowej, alternatywnej muzyki. No nie może być wypchnięta na pierwszą półkę, na pierwszy, wiesz, program telewizyjny do oglądania, ponieważ jest to jakby manipulowanie narodem, i szukanie takiego łatwego targetu, który będzie głosował potem. Dokładnie. Na rząd, który promuje tą muzykę. Dokładnie. To jest bardzo proste do rozwikłania, jak człowiek się przyjrzy. Bardzo mądrze to powiedziałeś. Każdy powinien mieć swoje miejsce w tej przestrzeni na świecie. W każdej dziedzinie znajdują się jakieś płotki, które nie potrafią śpiewać, czy to w disco polo, czy to w punk rocku, czy w metalu, czy w poezji, czy w kinie, czy w innej sztuce. Tak samo w disco polo znajdą się jacyś wyjątkowi artyści, którzy robią to profesjonalnie, na dobrym sprzęcie. Wkładają, inwestują grube miliony, żeby to brzmiało, żeby słuchacze byli zadowoleni. Moim zdaniem każdy powinien mieć swoje miejsce w eterze na takie rzeczy. I niech sobie działają, my nie musimy tego kochać, nie musimy tego lubić. Niech sobie działają na swojej przestrzeni. Ale niech promują też fajną muzykę, nie? Tak, tak, właśnie oczywiście. O to chodzi, żeby było też miejsce na promocję. Dokładnie. Jeszcze czegoś innego, a tutaj, wiesz, zostaliśmy wtłoczeni w takie czasy, gdzie, wiesz, jest tylko to i nie ma nic innego, to tak jak w komunie. Dokładnie. Było tylko na półce, tak. Rozumiesz, pojawiał się papier toaletowy na chwilę, i tylko był papier toaletowy i więcej nic, i wiesz, dokładnie. Trzeba było się cieszyć, tak samo jest disco polo, tak jak z papierem toaletowym, tak. Po prostu jest i ciesz się człowieku, że jest, bo nic innego nie dostaniesz. Skoro puścili benefis Zenka Martyniuka w telewizji, to dlaczego nie puścili benefisu Pawła Gumoli, który ma równie dobre zasługi, może i nawet większe dla polskiej kultury? Kurczę, no to tutaj tak wysoko nie mierzył. Trochę jeszcze zachowało się do mnie skromności, ale na przykład dlaczego nie zrobili benefisu, słuchaj, na przykład jakiegoś dobrego skrzypka, który, tak, wiesz, wygrał tak. Konkurs Paganiniego. Mamy takiego polskiego skrzypka. Mamy wielu wspaniałych muzyków. Właśnie, i z nimi zrobić, oni by mieli bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, są bardzo inteligentni ludzie, wykształceni i z wieloma fajnymi doświadczeniami, wiesz, na polu muzycznym i nie tylko. I właśnie tutaj, w tą stronę trzeba by
polecieć tą kwestią, no niewątpliwie tak. No to jest kwestia do zagospodarowania, jak najbardziej. Od wielu lat mieszkam w Londynie i słucham tutejszego radia, niekomercyjnego, BBC Six Music, tak troszeczkę zareklamuję, bo to naprawdę jest bardzo ciekawa stacja. Bardzo ciekawi prezenterzy są, którzy puszczają niepopularną, ciekawą muzykę. Przede wszystkim nie ma żadnych reklam, utrzymują się tylko z abonamentu, ale coraz częściej można usłyszeć polską muzykę na tej stacji, szczególnie w piątki, w moim czasie antenowym, wtedy kiedy nie mam audycji, to słucham Iggy'ego Popa. Iggy Pop ma swoją audycję i szczególnie Iggy puszcza, prezentuje bardzo dużo polskiej muzyki. Bardzo dużo. Wow. No to ciekawe. Hańba leciała niedawno Anna Maria Jopek, która obchodziła urodziny, zrobił jej prezent urodzinowy, zaprezentował jej piosenkę, powiedział kilka zdań i naprawdę wiele, dużo ciekawej muzyki. Mamy dużo małych muzyków w Polsce, artystów, którzy na szczęście są docenieni za granicą, a niekoniecznie w Polsce. I władze, ludzie, którzy zajmują się promowaniem sztuki w Polsce, powinni naprawdę pomyśleć nad tym, zastanowić się, kogo promują, za jakie pieniądze, bo to jest nieodwracalny proces. Ci ludzie są doceniani za granicą, na zachodzie, a nie w Polsce. I pytanie dlaczego?
Natomiast ja mam pytanie dla Ciebie. Wiem, że kiedyś się pisała Twoja książka biograficzna. Jak wygląda ten proces? No powiem Ci tutaj, że z tą książką to trochę temat ugrzązł, dlatego że zdecydowaliśmy się najpierw nagrać nową płytę, a potem dopiero ja wrócę do książki i płyta została nagrana, wydana już jest tak naprawdę rok od wydania płyty, bo ona wyszła w grudniu poprzedniego roku. Dlatego teraz tak już rozmawiałem z wydawcą płyty Moskwy, czyli z Zima Records, o książce i myślimy o tym, kto mógłby zostać redaktorem i tym, który przeprowadziłby taką rozmowę ze mną i spisał to wszystko, bo wydawca no to jest w zasadzie, natomiast szukamy człowieka, który by ogarnął temat. No i jestem bardzo, że tak powiem, otwarty na to, żeby taka książka się pokazała i zilustrowała chociaż po części historię Moskwy, bo myślę, że jest co do powiedzenia. Tak, zgadza się, to kawał polskiej historii, fantastyczna muzyka, ciekawa historia. A jakie plany na ten 2020 rok? Czym nas zaskoczycie? Czym Was zaskoczymy? Zaskoczymy Was niewątpliwie naszą nieugiętą postawą grania cały czas i niepoddawania się mimo wszystko na tym naszym ciekawym środku muzycznym. Planujemy dłuższą trasę koncertową. Zaczynamy w zasadzie od stycznia, już w zasadzie w pierwsza połowa stycznia zaczynamy koncerty w Polsce. Będziemy je grali do lutego, prawie co weekend. Później jedziemy właśnie tutaj do zagrać koncert w Londynie. Potem po Londynie wracamy, troszkę odpoczniemy w Polsce, może zagramy jeszcze ze dwa koncerty i jedziemy w trasę taką europejską. Będziemy grać dużo koncertów, bo przed nami będzie i Holandia, i Belgia, i Francja, i Hiszpania, Włochy. Także to będzie taki maraton w zasadzie. Później wracamy już ruszamy na następne koncerty w Polsce, potem jakieś parę festiwali w Polsce i na jesień myślę, że wejdziemy do studia i nagramy taką małą epkę, 4 utwory. Pięknie, nowe. Pięknie się zapowiada. Bardzo pracowity okres przed Tobą. No, dosyć pracowity, w zasadzie wiesz, pracowity, ale jednocześnie taki fascynujący, dlatego że te wyprawy dla nas są cały czas jednak ekscytujące. Zawsze jest to dla nas takie, wiesz, no, wyzwanie i takie ciary emocji pozytywnych na plecach, także cieszymy się z tego, że w ogóle udaje nam się jeszcze grać koncerty i je organizować, wiesz, bo to jest przy współpracy oczywiście z tymi, którzy pomagają te koncerty organizować. Tak. Także no to jest jakby taka przygoda życia, która cały czas jest aktywna. Wiesz, nie wiadomo ile to potrwa. Czy człowiek w pewnym momencie nie będzie musiał iść do pracy jakiejś, wiesz, no nie, żeby zarabiać kasę na chleb, no nie, tak. Trzeba już pomyśleć o tym, ale wiesz, to dziecko, które gdzieś tam w nas ciągle jeszcze siedzi i jest, wiesz, aktywne i ciągle wierzy, że jest dzieckiem, jest ciągle takie bardzo, bardzo, bardzo wierzy w to, że jestem dzieckiem i chce mu się dalej bawić tego punk rocka, więc to jest na razie niezniszczalne i tak na tym bazujemy chyba. Także ta przygoda trwa.
już tylu was. Zatrzymać was mianem tylu was. Masa wszystkich się stanie tylu was. Z uśmiechem 50 tylu was. Już za kilka dni się okaże, czy nadal pamiętam wszystkie teksty Moskwy. Nie wiem tylko, czy zabrać ze sobą rakietkę do badmintona, żeby wam tam pod sceną zagrać. Tak bywało. Tak było. Całą płytę zdarłem, tak jak ty Beatlesów, to ja waszą płytę tak zdarłem z rakietą badmintona. A czy, zadam ci pytanie w takim razie, ja może teraz, czy słyszałeś nową płytę? Nie, no jeszcze nowej nie, jeszcze nie studiowałem jej. Z największą przyjemnością no przesłucham. No to polecam, my na pewno przywieziemy do Londynu nową płytę, jak i pewno też i stare będzie można kupić, będziemy mieli na pewno stoisko. Także będą stare płyty i najnowsze. Ale polecam posłuchać nową płytę, jest dostępna na YouTubie, można sobie wpisać tytuł płyty XXI wiek, jest cała płyta do odsłuchania za darmo na YouTubie. Myślę, że teraz warto było przytoczyć chociaż jeden kawałek z tej płyty. Zapraszamy w takim razie. Nie pamiętam już, jak ile mogłem mieć lat, kiedy zacząłem pierwszy raz punk rocka grać. Wtedy zmienił się mój świat. Przemytnika, czyli co w trawie piszczy.
Siema, jestem Jędrzej. Mam 14 lat, występuję pod pseudonimem Młody JJ. Pochodzę z okolic Wałbrzycha, robię muzykę typu trap. Zapraszam na kanał Men Podłoga Tol, żeby wysłuchać moich nutek. Bang! Kiedyś będę legendą, wybuduję sobie metro. Tak jak z Lego będę sobie liczył bankroll. Wiem, że mierzę dość daleko. Niepotrzebna droga ta, co znów prowadzi do niczego. Ty mi nie zabierzesz tego, niby nie mam flow własnego. Kiedyś będę legendą, wybuduję sobie metro. Tak jak z Lego będę sobie liczył bankroll. Wiem, że mierzę dość daleko. Niepotrzebna droga ta, co znów prowadzi do niczego. Ty mi nie zabierzesz tego, niby nie mam flow własnego. Przecież mam cut flow, kumasz. Znowu robię nutę, choć na bani czarna dziura. Co? Mówicie, że się nie uda, jak ja po niecałym roku to już robię w trapie cuda. Jakie cuda zebrała tu całkiem sporą publikę. Mówicie od środka martwy, jak ja dalej tętnię życie. No i robię tu rzeczy tak, jakbym odkrył Amerykę. No a typy zwycięzców znów się tu czepią o lirykę. Pamiętam, byłem mały, układałem dużo Lego. Budowałem te rakiety i szybowałem pod niebo. Nie wiedziałem wtedy, że z rapu mi wyjdzie coś dużego. Tak to bardzo kochałem, to nigdy nie zapomnę tego. Pamiętam, byłem mały, układałem dużo Lego. Budowałem te rakiety i szybowałem pod niebo. Nie wiedziałem wtedy, że z rapu mi wyjdzie coś dużego. Tak to bardzo kochałem, więc nigdy nie zapomnę tego. Kiedyś będę legendą, wybuduję sobie metro. Tak jak z Lego będę sobie liczył bankroll. Wiem, że mierzę dość daleko. Niepotrzebna droga ta, co znów prowadzi do niczego. Ty mi nie zabierzesz tego, niby nie mam flow własnego. Kiedyś będę legendą, wybuduję sobie metro. Tak jak z Lego będę sobie liczył bankroll. Wiem, że mierzę dość daleko. Niepotrzebna droga ta, co znów prowadzi do niczego. Ty mi nie zabierzesz tego, niby nie mam flow własnego. Co jest, mordo, czemu jesteś taki zły? Czemu? Nie chcę nawet ciebie słuchać, moje życie moje. Ty możesz zazdrościć. Dążę do tego, co ja chcę. Yo. I pomijam cię, jak stajesz mi na drodze, mówię nie. Idę dalej, co? Się nie chwalę. Czym? Tym, że robię trap, a ty z kumplem walicie clean. Idę dalej, co? Robię nowy rym. Twoje życie nic nie warte, jestem ponad nim. Pamiętam, byłem mały, układałem dużo Lego. Budowałem te rakiety i szybowałem pod niebo. Nie wiedziałem wtedy, że z rapu mi wyjdzie coś dużego. Tak to bardzo kochałem, to nigdy nie zapomnę tego. Pamiętam, byłem mały, układałem dużo Lego. Budowałem te rakiety i szybowałem pod niebo. Nie wiedziałem wtedy, że z rapu mi wyjdzie coś dużego. Tak to bardzo kochałem, więc nigdy nie zapomnę tego. Kiedyś będę legendą, wybuduję sobie metro. Tak jak z Lego będę sobie liczył bankroll. Wiem, że mierzę dość daleko. Niepotrzebna droga ta, co znów prowadzi do niczego, ty mi nie zabierzesz tego, niby nie mam flow własnego. Kiedyś będę legendą, wybuduję sobie metro. Tak jak z Lego będę sobie liczył bankroll. Wiem, że mierzę dość daleko. Niepotrzebna droga ta, co znów prowadzi do niczego. Ty mi nie zabierzesz tego, niby nie mam flow własnego. I nie robić nic. Jak mogłem słuchać i wciąż głuchym być? Świat, który krzyczy i jest pełen łez. Słyszę, jak woła ciebie i mnie. Obudź moc, swoją broń. Tylko ty możesz obudzić ją. Twoja moc zmieni los. Ona rozjaśni największy mrok. Nie słyszysz nic, bo tak łatwiej jest. Nie widzisz tego, co tu dzieje się. Nie chcesz utracić tego, co masz. Tak bardzo chronisz fałszywe ja. Obudź moc, swoją broń. Tylko ty możesz obudzić ją. Twoja moc zmieni los. Ona rozjaśni największy mrok. Kiedy los znowu drwi, szukasz otwarte drzwi. Znaleźć chcesz drogę do gwiazd. Pociąg odjechał, a ty gonisz czas. Jesteś dzieckiem skupionym we mgle. Szukam drogi, śród czasu na mniej. Ile ty jeszcze tak będę szedł? Aż otworzy się znów serce me. Obudź moc, swoją broń. Tylko ty możesz obudzić ją. Twoja moc zmieni los. Ona rozjaśni największy mrok. Obudź moc, obudź moc. Tylko ty możesz obudzić ją. Twoja moc zmieni los. Ona rozjaśni największy mrok.
No super, przejdźmy po...